W czasach średniowiecza sztuka była zdominowana przez religię. Jej zadaniem było przybliżanie zwykłym ludziom wiary, tłumaczenie jej oraz głoszenie chwały Bożej. Sztuka średniowiecza miała nie tylko zachwycać, ale i uczyć. Liturgia głoszona po łacinie była niezrozumiała dla szerokich mas społeczeństwa. Dlatego szeroko rozumiany obraz tworzony przez sztukę pełnił funkcję współczesnego komiksu jako przekazu prostego i łatwego do przyswojenia. Takie dzieła nazywano po łacinie Biblia Pauperum, czyli Biblia dla ubogich. Czasy pełnego i późnego średniowiecza były zdominowane przez dwa style architektoniczne. Romański, który dominował od X wieku, oraz gotycki, którego największy rozwój przypadł na okres od XIII do XV wieku. W stylu romańskim głównym budulcem był kamień. Mury były grube, a okna w nich małe i wąskie, gdyż budowle romańskie, również kościoły czy klasztory, miały równocześnie pełnić funkcje obronne. Wysokie wieże pełniły funkcje obserwacyjne i wzmacniały obronę budowli. Do ścian budowli często dobudowywane były apsydy, czyli półokrągłe pomieszczenia, w których umieszczano ołtarze. Do budynków prowadziły drzwi, obramowane zdobionymi w płaskorzeźby portalami. Łuki wewnątrz budowli miały kształt półkola. W stylu gotyckim głównym budulcem stała się cegła. Mury były wysokie i strzeliste, podobnie jak okna, które wpuszczały do budynku dużo światła. Okna o charakterystycznych, ostrych łukach często wypełniane były witrażami, czyli wykonanymi z kolorowego szkła ozdobami, przedstawiającymi wątki roślinne lub biblijne. Nad wejściem do świątyni czasem umieszczano rozety, czyli duże, okrągłe okna. Wysokie wieże symbolizowały dążenie człowieka do spotkania z Bogiem. Charakterystycznym elementem świątyń gotyckich były łuki oporowe, które przenosiły ciężar ścian na przypory, dzięki czemu wysokie ściany gotyckich budowli nie musiały być tak masywne jak w stylu romańskim. Sztuka epoki średniowiecza to nie tylko piękne ołtarze, takie jak dzieło Wita Stwosza znajdujące się w kościele mariackim w Krakowie, w którym największe figury mają po 2 metry, ale także ołtarz franciszkański w Toruniu, czy misternie wykonane przedmioty liturgiczne, takie jak relikwiarz świętego Zygmunta. Charakterystycznym elementem sztuki średniowiecznej są umieszczane w księgach miniatury, czyli ręcznie wykonane ilustracje mające wzmocnić odbiór księgi.